ma być w centrum miasta, a jednocześnie blisko natury. Jeśli tak wyobrażaliście sobie swoje idealne M, to ta propozycja jest skrojona dla Was na miarę. Mieszkania od 26 do blisko 140 metrów kwadratowych, a więc niemal na każdą kieszeń. Nowe Piastowskie to osiedle, które powstaje przy ulicy Rejtana w Opolu. Czy warto tu zainwestować? Sprawdzimy. Zakup mieszkania to spora inwestycja, wydajemy często oszczędności całego życia, no więc chcemy wydać je dobrze. Co takiego macie Wy, czego nie mają inni? Myślę, że lokalizacja będzie dobrym wyróżnikiem. Mamy tutaj kilkanaście minut pieszo do centrum Dworca Głównego, a zarazem 5 minut samochodem do obwodnicy Opola. Z jednej strony blisko centrum, a z drugiej strony wyglądamy przez okno i natura wokół. Tak, znajdujemy się bezpośrednio lokalizacji kamionki Piast, 26 hektarów. Tafli wody, które sąsiedztwo przechodzi właśnie rewitalizację prowadzoną przez miasto. Ludzie, którzy lubią spędzić aktywnie czas, na pewno znajdą wiele dla siebie, od boisk przez siłownie i place zabaw. Ale nie tylko aktywni. Jeśli ktoś uwielbia plażować, no to lato, wymarzone miejsce, ręcznik pod pachę i właściwie w ciągu 2 minut jesteśmy na plaży. Oczywiście, tak. Z tego co słyszałem, również nurkowie znajdą tu swoje miejsce, więc może i nie tylko lato. Tak. No akwent wyjątkowo ciekawy, przyjeżdżają do nas nurkowie z całej Polski, więc taka perełka na mapie, nawet nie tylko Opola, ale Opolszczyzny czy tej części Polski. Zgadza się. Zwróciłam uwagę na metraż, bo mieszkania od około 26 metrów, czyli dosyć małych, po blisko 140 metrów, czyli już takie spore apartamenty, właściwie porównywalne z metrażem średniego domku. Tak, większymi metrażami są zapewne zainteresowane rodziny z dziećmi, czy też pary, a mniejsze mieszkania znajdują odbiorców wśród singli, a również pokrywają się z potrzebami inwestorów. Metraż jest ważny, ale architekci podkreślają, że ważne jest to, aby mieszkanie było dobrze zaprojektowane, bo czasami na niewielu metrach można stworzyć coś wyjątkowo funkcjonalnego. Jak to wygląda u Was? Architekci skupiali się głównie na tym, żeby mieszkania były przestronne, a zarazem, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystać tę powierzchnię. Z myślą o tym stworzyliśmy również na poziomie -1 komórki lokatorskie, gdzie będziemy mogli uprzątać swoje niepotrzebne rzeczy, które niekoniecznie chcemy mieć w mieszkaniu. Jakiś wózek, jakaś deskorolka, może jakaś deska do prasowania, tak? Jak najbardziej. Klienci często pytają, gdzie mogą zostawić rower, sprzęt sportowy oraz jakieś rzeczy, które używają w okresie, powiedzmy, tylko zimowym. A nowoczesna architektura to zapewne wiele przestrzeń i dużo światła w mieszkaniach. Na tym też skupili się architekci, żeby się znalazło w naszym nowym budynku. Czyli jak najwięcej naturalnego światła, które jesteśmy w stanie zaprosić do domu właśnie poprzez duże przeszklenia. Oczywiście. Pogoda dzisiaj taka, że nie zachęcam może do tego, żeby myśleć o grillu w ogrodzie, natomiast no, jeszcze kilka miesięcy i pewnie wrócimy. Wróci do nas słońce, no i wróci apetyt też na taką formę spędzania wolnego czasu. Wiem, że o tym też pomyśleliście. Tak, klienci zwłaszcza w obecnej sytuacji często pytają o powierzchnię bezpośrednio zewnętrznej, której będą mogli wyjść z mieszkania. W większości mieszkań znajdują się tarasy, a w mieszkaniach na poziomie zero wyjścia również do indywidualnych ogródków. Dobrze mieć taki plan B na wypadek na przykład kolejnego lockdownu, bo wtedy nawet jeśli musimy zostać w domu, to mamy przy tym domu taką swoją przestrzeń, swoją oazę, gdzie możemy się cieszyć z tej bliskości natury. Jak najbardziej. Tutaj także padają pytania o dodatkowy mały pokój, gdzie ludzie mogą pracować wygodnie. A jeśli chodzi o ogrody, jakie one są wielkości? Kilkanaście metrów do niecałych 30 metrów kwadratowych. Z jednej strony na tyle dużo, żeby odpocząć, a z drugiej strony 30-metrowy ogród jest dosyć łatwy w utrzymaniu. To znaczy nie musimy spędzać długich godzin na przykład na koszeniu trawnika. Tak jest, zgadza się. Ile trzeba zapłacić, żeby zamieszkać na tym nowym osiedlu? Cena metra kwadratowego uzależniona oczywiście od powierzchni mieszkania. Mieszkania mniejsze są droższe. Cena spada do minimalnie 5800 zł wśród większych mieszkań. Rozpoczęliście budowę 3 miesiące temu, 4 miesiące temu? Tak jest. Rozpoczęliśmy budowę około 3 miesięcy temu. Właśnie kończymy drugi etap. Planujemy oddanie w pierwszym kwartale 2022 roku.
dla klienta ważna jest wiarygodność, ważne jest to, że jeśli już wydaje pieniądze, to żeby miał do czynienia ze sprawdzonym deweloperem. Macie już na swoim koncie inwestycje całkiem niedaleko. No tak, właśnie znajdujemy się w bezpośredniej lokalizacji osiedla Piastowskiego, które zrealizowaliśmy w ostatnich latach. Myślę, że to jest naszą najlepszą wizytówką. W pierwszym etapie sprzedaliśmy już ponad 120 mieszkań. W ramach trwania projektu mieszkania znajdowały coraz więcej odbiorców, stąd też nasza decyzja, żeby podjąć kolejną inwestycję w tej samej lokalizacji. W nowej inwestycji znajdziemy 46 mieszkań.